jeśli myślisz, że Jezus Chrystus to jest ktoś, kto wisi na krzyżu, chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus nie wisi już na krzyżu. On zmartwychwstał. Krzyż jest pusty. Znaczy to, że Jezus Chrystus zwyciężył śmierć. Jest zwycięzcą. Jeśli chcesz zwyciężać w swoim życiu, trzymaj się ze zwycięzcami. Nie bądź przegrany. Diabeł jest przegrany. Jeśli nie znasz Jezusa osobiście, to chcę ci powiedzieć, że masz taką możliwość. Możesz z serca zawołać do Jezusa. Zapragnąć poznać Go osobiście. Jeśli Bóg kojarzy ci się z jakimś księdzem, to chcę ci powiedzieć, że to jest błąd myślowy. Jeśli Bóg kojarzy ci się z jakąś religią, to chcę ci powiedzieć, że to jest błąd. Jeśli Bóg kojarzy ci się z jakimś kościołem, to jest błąd. Bóg jest Bogiem. Bóg jest osobą. Nie patrz przez Boga, przez pryzmat księży. Bóg jest realnie zainteresowany relacją z Tobą, osobistą relacją. Jeśli tłumaczysz sobie, że nie ma Boga, bo Go nie widzisz, to powiem ci szczerze, że jest to bardzo dla mnie dziwny sposób myślenia w obecnych czasach, kiedy na co dzień korzystasz z sieci internetu. Widzisz Wi-Fi, ale korzystasz z sieci, pomimo tego, że jej nie widzisz. Dlatego nie mów, że jest to wytłumaczenie, że nie widzisz Boga, więc Go nie ma. Brzmi to mało przekonująco.